Teraz pojawiła się w Epic Store Games za darmo. Można ją sobie pobrać przez cały tydzień. Nie grałem w to, chociaż widziałem parę gameplayów i zwiastunów i muszę przyznać, że wyglądało to dobrze, ale nie na tyle, żeby przekonać mnie do kupna, nie? Napisy mamy po polsku chociaż? Nie, tylko English. A, mamy taki ciekawy wstęp nawet. Tylko wiesz, pewnie rzuci mnie od razu do wyścigu, ja nie będę mógł nawet rozdzielczości ustawić, ani innych takich rzeczy, nie wiem, grafiki. Ale grafika wygląda całkiem ładnie, powiem ci tak na pierwszy rzut oka. A że to jest cutscenka, ale wygląda jak wyreżyserowane w grze. Nie, no tak, to jest z gry, wow, okej. I to jest darmowa gra, zobaczymy co będzie oferować. No, raczej będziemy jechać tutaj przełajowo, więc tak w stylu Forza Horizon trochę. O kurde, łoż ty ziomek. Musiałem sobie force feedback zmniejszyć do 30%, bo na 100 naprawdę ta kierownica szalała tutaj. Bam. O, okej. Okay. Nie mów, że będę motocyklem. Aha, dobra, pewnie będę testował tutaj wszystkie pojazdy po trochu. O, man. Mam 900 stopni obrotu jadąc na motocyklu. To wspaniale. Weźmy... Kurde, nie wiem. Mamy automat ustawiony, nie mogę zmieniać na razie biegów. Ale nie wiem, którą kamerę wybrać dla motocykla. Raczej, gdybym jechał motocyklem, to bym się przełączał między no, od razu napada. Nie, nie ma sensu na gierce, beznadziejnie się jeździ. Czuć force feedback i w ogóle, ale nie. Nie. Dobra. O, w końcu samochód. Dobrze. Ty, w trzy osoby tu się jedzie. Patrz na te... Mogę tu obracać kamerę jakoś? Patrz, mogę. Wow. Wiesz co, tu nie ma się co za bardzo rozglądać, bo tu chodzi o czas chyba. No, na razie to jest taki wyścig wprowadzający, więc zobaczymy, o co tutaj chodzi. I czy warto sobie tę grę odebrać. Wiesz co? Mój komputer naprawił. Wow, tu są zniszczenia, patrz. Okej. Okay. Jak go rozdupiło. Your vehicle has been damaged. You can repair some parts of your vehicle while in the field. Kurde, repair all. A z tyłu zniknęły mi koła? Nie, są te zapasowe, nie zniknęły. A teraz możemy, fajnie, że to rozwaliliśmy, bo możemy sobie popatrzeć. Idziemy bez maski, a chciałbym tam bliżej, tak. Ej, ten kokpit. Zajebiste to jest. Znaczy, na pewno będziemy mieli czas, żeby sobie na to wszystko w kokpicie popatrzeć, na te, wiesz, przesiąść się między pilotami. Bo jest dosyć taka szeroka droga, nie? Mamy na to dużo czasu. Ale słyszę, że komputer wszedł tam na wyższe obroty i... Myślę, że to nie będzie gra z niskimi wymaganiami, więc nie każdemu pójdzie, ale jeśli ktoś ma dobry komputer i śmiga sobie na kierce, to może być ciekawie. O, nie zaliczyłem chyba... Au! I paluch strzelił. Dobra. O, co to tam? To jest dziwne, coś się tu złego dzieje. Aha, ja nie mam koła! Dlaczego? Przecież nic tam chyba nie zrobiłem złego. Kurde, ty. Dakar 21, a tu Dakar 22. Właśnie, ta gra jest z 22 roku. Nie no, Maverick to Maverick. Musi być Maverick. Co jest szybsze? Ty. Team Score. Ten ma niższy speed. Sport. If you don't want to worry about navigation and you want to focus on driving only for sport, if you like to compete side by side with other vehicles, then this is the right mode for you. Kurde, dobrze to wygląda ta gra, naprawdę, wow. Ja jestem w szoku, bo myślałem, że to będzie taka generyczna rajdówka. Typu ta seria WRC, nie? A tutaj i mamy fajną muzykę, jakiś jest ten. Podkład fajny dźwiękowy, no, kurde. Za darmo? Myślę, że to jest dobra cena, zgadzacie się? Patrz, tutaj możemy sobie wszystkie nawigacje przejrzeć. Mavericks XR, a, ale bym pojeździł w rzeczywistości czymś takim. Ja pierniczę. Wiesz, nie na pałę, ale tak po prostu.
A, już wiem, dlaczego nie możemy przybliżyć widoku. Widzieliście tam przez chwilę te amortyzatory? Słabej jakości te wnętrze tam tego auta. Znaczy takie teksturki nieszczegółowe, no. Jesteśmy przyzwyczajeni do Forzy, więc... Ciężko. Okej. This means you will have to navigate as in the real rally raid events. Pay close attention to what I'm going to teach you before we start. The waypoint number always corresponds to the roadbook. If the note includes the C icon, then it is a waypoint or checkpoint, and you will be notified as it validates. Ja piernicze, dobra. Teach me later chyba, nie? Alligator. O kurde, już jadę. 3, 2, 1, go! Nie pozmieniam tu biegów, bo Maverick ma tylko jeden bieg. Mamy tutaj... co tam mamy? Jeden bieg, jakieś tam przełożenie CVT czy coś takiego, już nie pamiętam. Okej, dobra, i teraz rzecz wygląda tak, że nie wiem, gdzie jest waypoint. Muszę kierować się tym, tą książką. O, okej. Dobra, weź. Between trees. Left on track. Nie muszę zmieniać bie... O, coś popsułem chyba. 1 kilometer. Stay on track. Attention. Danger 3. Bump. Danger 3. Bump. A nie, to chyba dobrze robię, tylko... 1 kilometer. Attention. Danger... ta książka mnie przeraża, że tam na czerwono wszystko jest. Nie wiem, czy tak powinno być. O, uż ty, kurde, gdzie oni tak jadą? Keep left, cap 350. Chciałbym wam pokazywać grę... Ojo! 2 kilometers. Czemu on przyspiesza? Kuźwa, hamuj! Zaciskam? Tak, nie mam przypisanego hamulca. Okej, teraz kurde będę mógł hamować w końcu. 1 kilometer. Prepare to turn left. Attention, danger 1. Rocks. Keep right. Tak, jedziemy od tego waypointu do waypointu, prawda? Ale tak mniej więcej widać, gdzie ten tor ma być. Chyba, że tu się mogę pomylić. O, tu już się zgubiłem faktycznie. Ale tu już widzę, gdzie jechać. Keep straight, cap 156. Kurde, hardcore. Patrzcie, jak wszystko się ładnie animuje. Na przykład te siatki z lewej strony. Okej, to ma sens, kurwa, to ma sens. Teraz ta nawigacja. Okej, ej. Czekaj, coś się nie tak zrobiło na nawigacji. Bo pominąłem ze dwa checkpointy. Okej. Wow, to jest trudne. Czekaj, cofnę, bo... I zobaczcie, ten kurz, ten pył mam na przedniej szybie. Coś mnie tam chyba goni, ej. Okej, jak mam teraz ten checkpoint? Wow, czekaj, bo ja tu źle chyba pojechałem. Przy okazji zobaczymy, jak to... Okej. Głupie jest to, że... wiesz, pedałami muszę wciskać sobie hamulec inaczej, wsteczny muszę wciskać, nie? Czyli hamuję i za chwilę mi się włącza ten wsteczny. Nie mogę nacisnąć sobie na przykład... Wow! Nie mogę sobie nacisnąć tej łopaty, nie? Ona nic nie robi. Przynajmniej w tym pojeździe. Może jakieś tam asysty muszę sobie powyłączać. Jak jedziemy na tym kokpicie, to naprawdę trzeba słuchać pilota. A to jest dla mnie dziwne, bo te komunikaty w grach rajdowych zawsze gdzieś tam na środku ekranu wyskakiwały, nie? I tutaj trzeba się patrzeć gdzieś tam w ruch ekranu. Wow! Kurde, jakie widny. Czekaj. Patrz. Danger 3, doom. Ty, ale giera wygląda zajebiście. 1 kilometer. Nie wiem, czy nie zboczyłem czasem z kursu. O, próbuję tą nawigację ogarnąć. O, czekaj, bo to nie... pominąłem jeden checkpoint. O, a tu mamy hopę jakąś, tak? Po skrzydle, wow. I... o. Dobra, ja strzelam, że to ma być tu. Cap 18. O kurde, nie mogę znaleźć mety.
Ty, jadę po asfalcie i tutaj czuć, jak rzuca mi to kierownicą przez opony offroadowe. Ekstra, to była moja pierwsza jazda. Widzicie, nie ma tu checkpointów, trzeba patrzeć tego pilota. Skomplikowane, ale ciekawe do odkrywania, na pewno. Ale mogę tutaj naprawić, o, repair all. Cyk. Dobrze, bierzemy nowy wyścig. No nie, no bierzemy profesjonalny. Tutaj dałem ciała. Duba. To jest duba. Duba. Nie, tam brakuje J chyba na końcu. Jo, ej, tu są w ogóle całkowicie, jakby, nie wiem, inny świat dla mnie, jeśli chodzi o rajdy. Postaram się jechać wolniej teraz. Ale więcej patrzeć na tą nawigację. Welcome, partner. 2, 1, go. Teraz jedziemy elektrykiem. Attention, danger. Between rocks. A, tu mamy takie jakby obrazki. I tutaj mamy between rocks. I mamy odbić tu. Cap 130. Off track. Dunes. Rocks. 1 kilometer. Prepare to turn right. No, i teraz tu. O, okej. Okay. Teraz mamy tu palmy. Jedna palma tu jest i tam jest duży kamień. To skręcamy tu. O, chyba coś nie tak. Ciekawe, co myśli sobie kamerzysta w śmigłowcu, który mnie nagrywa. O, pokazał mi się kompas, okej. Okay. To może pomóc. A! Nie byłem daleko od prawdy. Teraz prosto, tu będzie jakieś powalone. A nie. Prosto. Więc... prepare to turn right. Attention, danger one. Small dune between palm trees. Tu. Cap 210. Off road. Small dune. Przez drogę teraz będziemy przejeżdżać, jak rozumiem. Oooo! Okay, tutaj będzie mnie chyba ktoś mijał. Właśnie tak zrobiłem. Cofam. O, tam ktoś na mnie. Aha, to śmigłowiec, okej. Okay. Myślałem, że ktoś nade mną leci jakiś samochód. Cyk. Ej, dobrze to wygląda. No, fizyka jest bardzo dobra. Ja bym powiedział, że tu. A, tu jest ten duży kamień. Ty, to jest naprawdę skomplikowane. O, ale fajna droga. O! 3, 2, 1. Patrz, jak się opona wygina. Ło, ale czad. Cap 254. Gdzie ja jestem? Ej, to jest taki battle royale wśród rajdówek. Jak się zbliżamy do checkpointu, to mamy na kompasie pokazane, gdzie on tam jest. Mniej więcej. O kurde. Właśnie. Cap 191. Wow, ale fajnie ten piasek wygląda, wow. Danger 3, water. Water. Jak jest zaznaczona woda tutaj? Wow, ale fajnie to wygląda. Kurde. Ej, graficznie majstersztyk. Nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby nie odbierać tej gry. Yeah, palm trees just ahead. Okej, okay, już pojawił mi się tam okay. Teraz tak, 289 mam się kierować, tak? 350, tak? Jest 350. We are moving away from our cap. Zajebiście. Hairpin right to traces. Bump. O, ale fajnie, patrz jak, za kim się jedzie. Dobrze wygląda. Off track. Leave traces. Ty tam, czekaj, tu jedzie jakaś wielka ciężarówka, co to jest? Chcecie się temu aha, to on też się tu ściga, tylko w innej klasie jakby. Coś tam na czerwono zaliczyłem. Nie jest dobrze. Tu jest koniec. Way behind. Nie ma się co dziwić, ale to jest kurde fajne. Ale gra jest naprawdę dobrze wykonana. Możemy free kamerę sobie ustawić. Zobacz, możemy sobie dowolnie jechać za samochodem, czy lecieć. I zrobić mu, nie wiem, zdjęcie z góry na przykład. Wow, to jest niesamowite. Mało spotykane wśród gier wyścigowych, gdzie mamy jakiś tam replay, nie? Wow. O kurczę, musimy tutaj jeszcze sobie pograć, bo tylko ja muszę potrenować koniecznie i pouczyć się tych checkpointów, bo naprawdę ciężko się w tym odnaleźć. Zwłaszcza jak do tej pory grałeś tylko w jakieś tam rajdówki co najwyżej, nie? Takie rajdówki, mam na myśli
WRC, a nie coś takiego. To jest interesujące na pewno. Szkoda, że wziąłem elektryka, bo moglibyśmy posłuchać jeszcze jakiegoś innego samochodu, ale myślę, że na pewno przetestujemy sobie na następnym odcinku, na który Was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć.